Tak, rozmawiam teraz z... Mateuszem. Z Mateuszem z gimnazjum z Żor, tak. Wygraliście teraz mecz i przechodzicie dalej i walczycie o finały. Jakie to uczucie? Jak rywalizacja myśli? No na pewno bardzo pozytywnie. Na początku ugraliśmy 10 rund z rzędu. Potem niestety zaczęło się coś psuć, nie wiedzieliśmy co było tym jak gdyby głównym czynnikiem. W przerwie między drugą połową sobie ustaliliśmy co będziemy robić, że cały czas będziemy grać swoje i nie dajemy im po prostu opcji na spróbowanie swoich taktyk. No i dojechaliśmy mecz do końca, na początku nie było za łatwo, no ale potem obudziliśmy się i dojechaliśmy im 16 rund. I dążycie do wygranej, aż do samych finałów i macie zamiar wygrać? Mamy zamiar wygrać, teraz w finale mamy jedną mapę przewagi, więc myślę, że się uda. No i mam nadzieję. Kibicuję wam i wszystkim, no ale tak. Powiedz mi, mam pytanie, jeżeli chodzi o organizację i stronę techniczną naszego turnieju, jak ją oceniasz? Jeżeli chodzi o organizację, jest bardzo dobrze. Na poprzednich turniejach było tak, że czasami komputery się psuły, było złe połączenie. Teraz ze serwerami nie ma żadnego problemu. Jedynie co można poprawić, to jak gdyby stream przenieść do innego pokoju, bo bardzo trochę przeszkadza. Czyli brałeś już udział w naszych turniejach, czy skąd się dowiedziałeś o tym? W tym turnieju nie brałem udziału, dowiedziałem się o nim przez internet. Kiedy była rok temu jeszcze edycja też Counter-Strike'a GO. Dowiedziałem się od kolegi, widziałem to również w internecie, więc postanowiliśmy się zapisać jako szkoła. A powiedz mi, co na przykład nauczyciele, jak się spytaliście, że chcecie wziąć udział, co oni na to, czy przychylnie od razu, czy mieli jakieś uwagi? Poszliśmy do dyrektora, spytaliśmy się, czy możemy wziąć udział w takim turnieju i czy możemy dostać jakiegoś opiekuna. Odebrali to bardzo pozytywnie, spytali się, w jaką grę gramy. Okazało się, że syn pani wicedyrektorki też w tą grę gra, więc wszyscy pozytywnie przyjęli i nie było żadnego problemu, żeby zorganizować coś takiego. Rozumiem. Czyli ogólnie jakby były jeszcze turnieje organizowane, na pewno wzięlibyście udział? Na pewno byśmy wzięli. No to liczymy na to. I ogólnie oceniasz turniej na plus, czy jest oprócz streama, jest na przykład coś, co chciałbyś zmienić, nie wiem, rozkład, czy jakieś inne organizacyjne rzeczy? Oprócz takiego streama, to jeszcze gdyby była taka opcja, to można by było gdzieś postawić jeszcze 5 dodatkowych komputerów, że można było się rozgrzewać, bo jak wchodzimy już przed meczem, to strasznie na nas potem naciskają, że musimy grać i nie ma jak gdyby tyle czasu, żeby się przygotować. Dobrze. No tak, rozumiem. Dobrze, czyli nie mam nic innego jak życzyć powodzenia i wygranej. Dobrze, dzięki wielkie za rozmowę. Nie ma sprawy.